serca zostaniecie na zawsze my. Tu Juliusz słowa zmienia, w wiecznie zakochany, układa wiersze swe, na siebie rozczarowany. Thank you.
chciałoby się powiedzieć, chwilotrwale. Ale wszystko co dobre. Nie będę kończył tego. Mamy nadzieję, że być może za rok spotkamy się znów. Czego sobie życzymy? W imieniu Państwa bardzo serdecznie dziękuję zespołowi za dzisiejszy występ. Był wspaniały. Niejednemu z nas zakręciła się łezka wokół. Były to chwile wspomnień też dla niektórych. Czasami zastanawiam się, jak trudno jest kultywować tradycję tu, u nas, w kraju. A zadaję sobie jeszcze trudniejsze pytanie. Jak to robią właśnie tacy, którzy dzisiaj do nas przyjechali? Tam, za granicą. Co prawda umowną, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Ale w innych warunkach. Dlatego jesteśmy pełni podziwu dla Państwa. Proszę o zabranie głosu panią Elżbietę Maj. Ja może po takim pięknym przemówieniu pana Dytka niewiele już mogę dopowiedzieć, a zresztą po takich wrażeniach to nie wiem, czy jakiekolwiek słowa oddadzą to, co państwo tu nam przedstawiliście, ile wspaniałych wzruszeń, odkurzenia piosenek, które gdzieś tam może zapomnieliśmy. Także bardzo dziękuję w imieniu pani burmistrz za tak piękny występ. Dziękujemy, że to był kolejny występ, tak, że państwo pamiętacie o naszym języku, o naszych obyczajach i jednocześnie nie pozwalacie nam zapomnieć o tym, że funkcjonujecie za granicami. Myślę, że te słowa są jakby również odzwierciedleniem tego, co tutaj państwo swoimi oklaskami przekazywali. Także bardzo dziękujemy, zapraszamy na kolejne koncerty. I myślę, tu się ogromne podziękowania należą panu prezesowi Lichwiarzowi, który co roku pozwala nam doznawać tych pięknych wzruszeń i myślę, że co roku oglądając te nasze wzruszenia nie maleją, ale rosną z roku na rok. Pozwolicie państwo, że tą skromną wiązanką jednocześnie tutaj słodyczami podziękujemy państwu i jeszcze raz zapraszamy za rok. My także chcemy bardzo podziękować dla wszystkich tu zebranych w sali za te oklaski, za takie ciepłe przyjęcie. A panią poprosimy przekazać dla pana burmistrza. Dziękuję bardzo pani Elżbiecie Maj. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę panią. Ja jeszcze bardzo chciałabym podziękować, bo już nie pierwszy raz się spotkamy. Dla pana Romana Lichwiarza poprosimy tutaj też tak skromniutko się odwdzięczyć za te ciepłe serce, za te przyjęcie. Z Litwy, z Jaszą, z rejonu Sulecznickiego, zespół z Nadmeryczanki. Chciałabym przedstawić kierownictwo zespołu. Uczy śpiewać nas pani Natalia Godowszczykowa. Ale co za śpiew bez muzyki? Kapelą kieruje jej mąż Aleksander Godowszczykowa.
A te piękne tańce, co widzieliście, pani choreograf nie mogła przyjechać, bo ma malutkich dziadków. Ale to, co przyszykowała, trud jej widzieliście. Też dziękujemy. A to jest Aleksandra Godowszykowa. I jeszcze raz bardzo wielce dziękuję za wszystko.